Ja jestem Przemysław Kielski, pracuję w warszawskiej firmie Krzyżyk Consulting. I dzisiaj chciałbym zrobić sesję, która jest techniczna, ale ma też sporo rzeczy biznesowych. Także zrobimy sobie jakieś demo. Przede wszystkim chciałbym pokazać pewną usługę biznesową, która stała się powodem w razie wprowadzenia do startu narzędzi Microsoftu, produktu Master Service. Parę słów o mnie. Ja się zajmuję VI-em już jakieś 6-7 lat, zacząłem w roku 2005. No i w tym czasie udało się sobie zrobić parę fajnych projektów. Jakoś tak się składało, że byłbym jeden z projektów w branży MCG, czyli długo szczególny. Więc stałem się tutaj jednym projektem, który ma do dziś. Projekt międzynarodowy, plus tych pomniejszych rzeczy, które w ramach firmy robimy. Mam też przyjemność w firmie zarządzać działem consultingu, jeśli chodzi właśnie o software, bazę danych i BI. Tak, no i mam jakieś tam certyfikacje, tak, więc jest to dostosowane do tego, że zarządzam tym takim niezbyt dużym działem. Okej, o czym dzisiaj bym chciał powiedzieć? Chciałem wszystkim powiedzieć o NDM-ie, czyli o koncepcji biznesowej, później o produkcie, czyli o NDS-ie. I później chciałbym, żebyśmy przeszli w sumie dosyć prosty, ale będzie ciekawy przykład związany z inżynierii danych. Chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy stosować techniki NDM-a w zarządzaniu wymiarami, w programie reakcyjnych w Polsce. Więc to jest nasza agenda na dzisiaj. Dobra, od czego zaczniemy? Zacznijmy troszkę z daleka. Chciałbym, żebyście sobie zastanowili, jak w firmie w prawdziwym biznesie mamy dane. Przede wszystkim wszędzie w życiu, w biznesie mamy bardzo dużo danych nieuporządkowanych, które nie mają jakiejś szczególnej struktury. Wszelkiego rodzaju teksty, pliki PDF, e-maile, dokumentacje, obrazki, dane, którymi ciężko się zarządza, które ciężko się ogarnia. Ale one są tak? Gdzieś wśród nas. Jest sól tej ziemi, czyli dane transakcyjne, czyli wszystkie te sprzedaże, zwroty magazynowe, fakty kontaktu z klientami, wszystkie te rzeczy, które się dzieją w czasie, które są jakby jedną z głównych rzeczy, które ma system ERP, tak, żeby tymi danymi tymi zarządzać. Mamy metadane, czyli dane o danych, tak, czyli coś, co nie mam myślę, że to się same w sobie opisuje, konfigurację opisuje, ustawienie lokalizacji itd. Mamy dane hierarchiczne, czyli wszelkiego rodzaju hierarchię produktów, hierarchię osób w firmie, hierarchię pracowników. I sprawa jest taka, że te dane są, one istnieją chyba też dla biznesu, to znaczy dla lapa, dla BI-a, natomiast mało który system jest w stanie dobrze je przechować, dobrze zrobić zmianami, pozwolić na dystrybucję tych danych itd. Przynosi system ERP, a nie niezbyt dobrze sobie z tym pracą. No i mamy dane główne, czyli to coś, co jest przedmiotem dzisiejszej sesji. To jest luźne tłumaczenie, które Microsoft też używa na Master Data, tak? Czyli Master Data Management, Master Data Services. Więc dzisiaj w zasadzie będziemy mówić głównie o danych głównych, tak? I też o danych transakcyjnych, jako że dane główne same w sobie są tylko zbiorem jakichś rekordów. Więc wybieramy to szybko z oczywistych danych. Okej. Czym są dane główne? No, w takiej najprostszej postaci, którą w zasadzie w książkach autorzy podają. Chcesz zrozumieć, czym są twoje dane główne? Opisz swój biznes, opisz biznes case i wybierz z niego rzeczowniki. Także to jest coś bardzo podobnego, jak uczyczał nas na studiach, gdy robiliśmy model logiczny bazy danych, tak również tak się potem dostosowany. Tak? Czyli jeżeli prowadzę wypuszczanie filmów wideo, tak, no to film, klient i tak dalej. Tak? To są metody, są wszystkie rzeczy, które opisują stan, a niekoniecznie opisują aktywność. W zasadzie można coś zdefiniować też różnicując od danych transakcyjnych, w odróżnieniu od danych transakcyjnych, tych danych jest w miarę mało, tak, te są mniejsze, muszą być zarządzane, są relatywnie stałe, są co najwyżej słowy change, czyli jak mamy odpowiednie danych, mamy te wymiary wolno zmieniające się, to teraz relatywnie to jest stałe. Także jeżeli mamy customera, to customera tworzymy, zmieniamy, edytujemy i kiedyś pod koniec tego cyklu się usuwamy.
Ale to się dzieje w czasie, to zajmuje już czas. To nie są dane, które codziennie wchodzą, które się zmieniają, usuwają. Tutaj na dole wypisałem jakby klasy, co może być w takim master data. No i to mogą być wszelkiego rodzaju informacje o ludziach, tak? Czy to o klientach, czy nasza baza w CRM-ie, dostawcy, odbiorcy, pracownicy, pacjenci, jeśli chodzi o bazy medyczne. Tak? Czyli ludzie, wszystkie te atrybuty, które dotyczą ludzi, to są dane kluczowe dla prowadzenia naszego biznesu, prawdopodobnie, tak, no baza klientów kluczowa. No i jednak te atrybuty są relatywnie słabo zmienne. Kolejna sprawa to wszystkie rodzaje rzeczy, tak? Czyli to, co sprzedajemy, to, co kupujemy, dokumenty, jednostki organizacyjne w firmie. Oprócz tego biznes dzieje się w jakiejś przestrzeni, tak? Więc mamy jakieś sklepy, jeżeli chodzi o handel, mamy jakieś centra kosztów, czyli jesteśmy dużą organizacją, korporacją. Mamy jakieś terytoria, być może, które używają nasi przedstawiciele handlowi. Wszystkie te informacje są dla nas kluczowe, tak? No bardzo źle by się stało, gdybyśmy nagle stracili naszą hierarchię pracowników, tak? Pewnie byłoby to gorsze niż strata miesiąca transakcyjnych z systemu transakcyjnego. Wszelkie pojęcia też abstrakcyjne, tak? Które istnieją, a nie istnieją, tak? Czyli umowy, gwarancje, dokumenty i tak dalej, też są pewnymi danymi głównymi. Pewnie, bo mówię pewnie, bo nie ma tej twardej granicy, co jest master data, co jest czymś innym. Tak? To w zasadzie my biznes definiujemy, co jest dla nas krytyczne. Tak? Dla pewnych biznesów, które powiedzmy operują w relacjach z trzema, czterema klientami, no jeżeli instalacją te informacje klienta, to pewnie jest to do odzyskania, tak? Nie jest dla nich krytyczne. Jeżeli mamy firmę, która jest już hurtownią, to strata takich danych o swoich kontrahentach byłoby bardzo, bardzo, bardzo tragiczna, tak? Więc to, czym są dane główne, to zależy od biznesu, który prowadzimy. Co istotne, dane główne to nie tylko obiekty, tak, czyli powiedzmy pracownik, sklep, też relacje z tymi obiektami. Załóżmy, że prowadzi firmę, która zajmuje się dystrybucją. Mam tu przedstawicieli handlowych, którzy mają regiony, którzy jeżdżą do sklepów, wygodają towar, sprzedają i tak dalej. To tak samo ważne jak te same ci ludzie i terytoria, ważne związanie między nimi, tak, czyli przepisanie. Że ten sklep jest należy tego człowieka na tym terytorium. Rzeczy też są zmienne, są raczej wolno zmienne. Więc rzeczy, pojęcia, ale też relacje, związania pomiędzy tymi rzeczami są ważne. Co istotne, dane główne bardzo rzadko istnieją tylko w jednym systemie transakcyjnym organizacji. Też mało, które firmy ma też jeden system transakcyjny, mamy wiele z góry, czyli ERP, CRM, jakieś kasmowe systemy marketingu i tak dalej. Z reguły te dane, które są naprawdę główne, master data żyją w jakiś sposób w wszystkich systemach. Tak, czyli ułamek danych klienci mamy w bazie CRM, ułamek danych mamy w obecnym sklepie internetowym, ułamek danych mamy gdzie indziej. Tak, i właśnie tutaj kluczowym problemem jest to, w jaki sposób sprawić, żeby te dane były efektywnie współdzielone w organizacji, żeby nie było sytuacji, że jakieś dane siedzą w silosie, tak, czyli są w zakupie jakiejś aplikacji. Okej, wcześniej powiedziałem, że właśnie dane główne zabierają się do sensu wielokrotnymi transakcyjnymi. Bo tak, jeżeli mamy samych klientów, no to jest fajne, natomiast bardziej fajne jest połączenie tej bazy klientów z zakupami, które oni robią z faktami. Tak? Więc myślę, że skupiać się hurtownie dalej, to żeby powiedzieć, że dane główne są pozostawnikiem miarą. Więc kolejna uwaga, to co już powiedziałem, te dane są znacznie mniejsze niż dane transakcyjne, no bo w zasadzie jest zarządzane tekstem białkowym człowieka, więc powiedzmy, możemy mieć parę tysięcy customerów, tak, to są dane główne, ale nie mamy ileś tam milionów dokumentów, które niekoniecznie są. Są trwałe, to już powiedziałem. Czyli są mało zmienne, są też trwałe. Bardzo często jest zresztą tak, że te dane główne są trwalsze niż aplikacje, które hostują. Tak? No bo możemy sobie wyobrazić, że zmieniając jakieś narzędzie, jakiś system, migrujemy te dane. Samo też migrujemy dane transakcyjne, natomiast parę razy spotkałem się z sytuacją, gdy
Przyjęliśmy kilka dostępnych migracji, to jest wiele rzeczy, tam sytuacją, że obcinamy usługi klientów, usługi produktów, tego typu rzeczy. Takie są jakieś wyzwania publiczne dla części biznesu. Ok, taka wizualizacja, tak? Jak to może wyglądać? W zasadzie pewnie w każdej chwili, które jest sprzedażą, są co najmniej takie trzy obszary, oczywiście wiele innych. Czy mam marketing, który wymyśla promocję, który sprawia, że komunikacja w tych wyglądach klientów napędza sprzedaż. Mamy klientów, którzy kupują pewne produkty. Później, jeżeli coś z tym produktami się dzieje dobrego, tak, no to mamy swój klienta, który ma jakieś procesy obsługujące reklamacje, zwroty, tego typu rzeczy. I teraz bardzo często będzie tak w firmie, że mamy w każdym ciele mamy aplikację, tak aby się użyć, jak są różne aplikacje. Czyli wyobrażam sobie, że mam hacking zakupował własną aplikację do wspierania tych promocji, zresztą system CRM. Przepraszam, że system CRM też ma swój system sprzedażowy czy jakiś sklep internetowy, e-commerce. No i to wszystko jest jeszcze spięte w jakiś sposób z tym ERP, który też niekoniecznie musi być na hackingu. Tak, no ERP rzucuje sprzedaż, jakieś procesy, usługi klienta, jakieś procesy magazynowe, ale na przykład nie marketing. Teraz wyobraźmy sobie, co się stanie w sytuacji, kiedy często sytuacji, kiedy część produktu kliencie jest wstrzymana w jednym systemie, część wiedzy o kliencie wstrzymana w drugim systemie. Tak naprawdę nigdy nie mamy pełnej wiedzy o całości klienta, tak? Czyli tak, jak to tak naprawdę jest. A być może ta wiedza byłaby nam bardzo przydatna do zachowania jakiejś promocji. Kolejny przykład, załóżmy, że mamy jakieś produkty, tak? Że pan ma jakieś produkty, mamy jakieś suniki produktowe. Nie daj Boże, one się rozjeżdżają. Nie daj Boże, w systemie ERP jest inny swoich produktów niż troszeczkę w sklepie internetowym. To też prowadzi pewną zmianę. Ta zmiana się niestety nie zidentyfikowała i coś się rozjeżdża. Tak? No, dokumenty w zasadzie to samo. Tak? No, to nie wiesz, czy się muszą chować w końcu z wszystkimi obszarami w firmie. Czyli widzimy, że no, patrząc na najprostszy, najprostszy model, kiedy mamy powiedzmy 3 ręce, 5 produktów dokument, mamy te 3 działa w firmie, to problemy, które jesteśmy sobie miały łatwo zamodelować, jest bardzo, bardzo dużo. Tak? To jest jakby jeden z powodów, dla którego coś z tym dokumentem trzeba zrobić, trzeba nim jakoś zarządzać. Co z nim zrobić? No, wymyślono całą koncepcję, jaką właśnie projekt z nas technologii, master data management, czyli zarządzanie danymi głównymi. Jest to technologia, to musi mieć jakieś narzędzia strukturowe, które będą to wspierały, które będą przechowywały te dane, które będą zarządzały ich wypychaniem do wszystkich systemów. Inaczej, jest technologia, są pomysły jakieś, tak? Narzędzia są, czy jakieś software, na przykład Master Services, mamy procesy biznesowe, to co z tego, że mamy software, jeżeli jesteśmy w stanie efektywnie ustalić, w jaki sposób to będzie zarządzane przez biznes, także ta osoba będzie zarządzała tym, będzie wprowadzała, jakoś sobie zatwierdzała nową wersję, jak się będzie odbywała. Znaczy tak naprawdę te narzędzia są potrzebne, ale kluczowe są procesy biznesowe, to już samo sobie jest trudne i trudni są ludzie. Tak? To ludzie z reguły powodują te błędy, te rozjazdy między systemami, zarządzanie ludzi, interakcjami, procesami to jest prawdziwe wyzwanie. No, to jest taka koncepcja biznesowa, która jest proponowana przez jakichś większych dużych trendowych, czyli mamy jakieś rozwiązania w zasadzie reklamowe, IBM-owe, mamy jakieś firmy trzecie, które jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz, jaki mamy scenariusze użycia tego? Czyli te scenariusze wynikają z tego, jakie mamy systemy firmy. W firmie z reguły mamy systemy operacyjne, transakcyjne, czyli platformy OTP, tak, OSP, online transaction processing. I co tutaj MDM może dobrze zrobić? MDM będzie zajmował mapowaniem, tak, czyli powiedzmy, żeby ID produktu w jednym systemie, w jaki sposób dało się zmapszować, powiązać z ID produktu w drugim systemie, oraz koordynacją, czyli musimy tutaj zapewnić, że produkt wprowadzony w systemie A, informacja o nim trafi w niezmienionej właściwie poprawnej postaci do systemu B, z niego do systemu C i tak dalej. Tak samo, że informacja o usunięciu produktu z innego systemu software'owego pójdzie dalej, zostanie puszczone do reszty. No i drugi scenariusz jest taki, że mam aplikację elektryczną, że mam hodowlę danych, mamy kostki lapowe, mamy jakieś data miningi. I tutaj wcześniej powiedziałem, w neutralny sposób widać, że dane będą w 100 wymiarach. Znaczy to są to nasze kategorie, które zresztą analizujemy.
No i patrząc na te odpowiedzi OLA, to wyraźnie trudniejsze wydaje się stosowanie Master Management w OLTP, jako że woda w tym przepływ dany jest elekcji w jedną sprawę. Tak? To jest tak, że jeżeli dane sobie wyczyścimy, zintegrujemy, to sobie wchodzą do obierzacyjnych konsultantów i tam sobie żyją. Tak? Nie ma jakby tego ruchu od OLAFa do systemu transakcyjnego. Gdyby z mamy system transakcyjny, no to niestety te dane mogą wchodzić do nich, stać się potem zintegrowanej, ale też wychodzić z powrotem. Tak? Jakiegoś hub'a, czy jakiegoś miejsca, które to wszystko zintegruje. Więc to jest proces, który po pierwsze jest bardzo online'owy, bo zakładamy, że wprowadzamy produkt teraz, nie chcemy czekać dobę, aż przejdzie staging, aż 30-40 się to wszystko zainstaluje i obrobi. Natomiast to wolałem, po pierwsze, że jest to oczekiwanie, że będzie zawsze pewien tak, że są odpowiednimi nami. No i po prostu możemy czekać studiany, które go patrzą, ale przede wszystkim nie ma tego jakby feedbacku zwrotnego, że coś być od systemu w drugą stronę. Więc to jest wyraźnie prostsze. Natomiast jeśli zajmę głównie OLAP-em, więc ten przykład, który będę pokazał, ale to jest też przykład właśnie z opowiadaniem stabilizacji. OK. To, co powiedzieliśmy o biznesie, tak? Jakie są problemy, jakie są powiedzmy pomysły, żeby to rozwiązać. I teraz czas przejść do produktu, tak? Czyli do tego, co się proponuje w swoim produkcie do MDM-a, czyli w najnowszej wersji drugiej Master Services Headstore 2012. Przede wszystkim MDS wygląda to jest oczywiście jakieś narzędzie, jakieś programy, tak? Do tego Excela, z domen internetowych i tak dalej. To wszystko jest platforma. To jest platforma, którą możemy sobie programować w własnym zakresie, ale jeżeli udało się zrobić to z tym web serwisem. Tak, czyli ja dzisiaj na prezentacji będę pokazywał rzeczy przez GUI, wchodząc w rzeczy Excelu czy w managerze. Natomiast pamiętajmy, że wszystkie te rzeczy da się oprogramować i zintegrować z naszymi kastowymi aplikacjami. Więc pewnie może zrobić tak, że to co się przez GUI, to takie rzeczy bardziej i zaawansowane możemy zrobić już przez automatyzację, robić tego bisoka, checkpointy itd. OK, co możemy w MDS-ie zrobić? Przede wszystkim możemy powinniśmy zamodelować nasze dane. Jest tego aplikacja, którą dzisiaj będziemy sobie oglądać. Dane modelujemy, czyli definiujemy, jakie mamy encje, jakie encje mają wybuty, jakie sposób, w jaki się może poruszyć hierarchię. Mamy tam dwa czy tam trzy rodzaje hierarchii, które mogą być. To jest jakby nasze wejście, tak? Czyli na wejście z danych, które będziemy pracować. Później musimy sobie te dane zwalidować. Musimy później zrobić cyfrowe wersji. Jeżeli te dane będą przychodzić z zewnątrz, czyli z tej dziedziny, to pewnie musimy zrobić kontrolę prawności danych wchodzących. Możemy do tego wpiąć, nie wiem, w tym zasadzie możemy tego wpiąć, czyli quality services, czyli kolejną funkcjonalność bez quality. Oczywiście jest produkt interfejsowy, więc muszą być jakieś role, security, tak, żeby dało się w tym zarządzać, żeby dana osoba wiedziała, że ten pozbór danych, jak ten pozbór aktywności, mógł robić tutaj jakieś stworzenie. I teraz w jaki sposób, gdzie te są dane, tak, czy dane wyjściowe, dane wyjściowe. Podobnie jak w starszej wersji 2008.2 jest mechanizm stagingu, który został troszkę przygotowany, o tym troszkę później, tak, czyli mamy możliwość, insertując dane do tabel o dobrze czynnej strukturze, do przyczynnych nazwach, insertować też dane, które mają ktoś z naszego systemu. Możemy sam zrobić te batchy studiowe przez serwisy. One się później będą prawie w tym MDS-ie, tak? I teraz jak to sposób skorzystać, to skonsumować. Mamy subskrybent, mamy taki model doków subskrypcyjnych, subscriptions views, które nam również rozkłada przez doki, tak? Zarządowo te dane udostępnia. I później to jest nasza sprawa, że to jakieś ETL-a wezwodują do wyboru, czyli mówimy o OLAP-ie, czy w jakiś sposób inny możemy te tabele wrzucimy do naszych serwisów. Jest fakt, że workflowów może wskrypować do SharePointa. To jest tak naprawdę coś, co kiedy powstawało, to pierwotnie miało pójść nie do konserwatu do SharePointa, tak? Czyli nie do serwera, tylko do czegoś, co jest wezwane do information workers. Nie do deweloperów. Tak? Czyli widzimy, że tutaj filozofia tego rzeczy jest taka, że to nie jest do końca deweloperka, to jest bardziej takie zarządzanie informacją przedsiębiorstwa. Tak? Czyli bardziej SharePoint te sprawy. Okay. Takie rzeczy można robić. W środku jest bardzo ważna rzecz, ma sobie testu, żeby wszystko miało sens, musimy
mieć osoby, które będą miały przypisane role w tym systemie, czyli wprowadzanie, sprawdzanie zmian itd. Oni pierwszy mówił, że są osoby IT, w zasadzie lepiej, żeby były osoby z biznesu. Okej, okay. tu jeszcze jakieś parę rzeczy sobie pisałem, że głównie zmiany nastąpiło w tym Masterclass 16. Okej, przede wszystkim jest to wersja druga produktu, czyli jest to coś znacznie bardziej dojrzałe niż pierwsza wersja, która wprowadziliśmy do 16.2. Jeżeli pracowaliście na 16.2, to pewnie zauważyliście, z jak wielkim bólem ładowało się tam dane. Także mieliśmy tam trzy tabelki, jedną dla atrybutów, drugą dla ENCI, trzecie dla relacji, czy hierarchii. Więc no, trzy tabelki, które miały przejąć wszystko, tak? Czy to dane bardzo dużego formatu, różnej postaci. Tutaj zostało poprawione, tutaj jest tak, że ten staging jest per jednostka. Także powiedzmy, że mamy produkt, że mamy klienta, to mamy osobny skrót tabelek do produktu, tylko to ja mam osobny skrót tabelek do klienta i jak już ma to się zarządza. Mamy integrację z typu Excelu, czyli właśnie mamy wsparcie narzędzi, które pozwolą nam zbadać, czy mamy duplikaty, czy to są poprawne, podobieństwo, czy są poprawne, czy są nieprawne, nie rzucić. Mamy wreszcie ludzkie GUI, tak, że GUI w sensie wydaje się, że ją sobie wpłynie i znacznie czynniejsze rzeczy niż to, co mieliśmy w 2008-2. I przede wszystkim, moim zdaniem, najważniejsza zmiana to jest to, że mamy datek do Excela, tak, czyli zgodnie z to, że mamy datek do Excela do data miningu, silny rzecz, mamy przykład do Excela do Master Data Services. To jest coś, co możemy dodać już tylko biznesowym, gdzie będzie po prostu wpisywał sobie to dalej. Tak, wpisywał, brał z innych Exceli, bo wiemy, że będą sobie mieć jakieś Excel herze, czy dużo różne. No i to jest naprawdę bardzo fajne, tylko dostało się pokazać też na prezentacji. No i tak, jeżeli chodzi o sam produkt, to nie wiecie, że to jest produkt, też nie będzie co produkt, tylko Pędzynku, czyli kupiono wraz z firmą Strategy, która miała sobie właśnie taki Enterprise Dimension Manager Plus, takie narzędzie. I tutaj, jak zobaczycie, na stronie tego produktu, to jest bardzo podobne do Analyze Services, gdzie również oni z tego czasu kupili dosyć niszową firmę, znaczy kupili odpowiedni produkt, który też przecież był dosyć niszowy. Więc później kiedyś jest z innym do Rafa. Mam gdzieś to będzie podobne. Także mam drugą wersję produktu, do której jeszcze wersja produktu jest porządnie zintegrowana z Microsoftem. Ma jakieś fajne narzędzie, jest też używana w biznesie. Mam nadzieję, że to się sami znaleźć, czyli że za parę lat będzie taki fajny produkt używany przez biznes. W tym razie są, widziałem pojedyncze case study tego w internecie, jeżeli chodzi o silnictwo produkcyjne. Ok, zanim przejdziemy do narzędzi, jakby do korów, jeżeli chodzi o samą architekturę, tak, jak technicznie wygląda. Jest to aplikacja już działająca na pewno serwerze aplikacyjnym, czyli na iOS-ie, usługi Windowsowe, Windows Communication Foundation. I teraz to, co my widzimy, to jest pierwsze Web UI, czyli aplikacja webową, gdzie rozwiązamy tymi edycjami, rozwiązamy hierarchiami, dostępność itd., bardziej administracyjna. I do tego Excel to jest typowo do wprowadzania, zarządzania danymi, tak? Czyli do wprowadzania tych danych, sprawdzania itd. Dane konfiguracyjne siedzą w bazie MDS-owej, która jest na serwerze. I teraz ta baza, jeśli przyjmujesz wszystkie dane, które teraz sobie obsługuje, ale ta baza przyjmuje dane do stagingu, także ta część po prawej, gdzie mamy entity staging tables. Obsługuje tak, czyli w zasadzie do wywołania Excela i później możemy dane konsumować przez subscription. Ja pokażę jak się na przykład odpowiem danych, czy to jest się proste, update tak dalej, natomiast no, może to zrobić jakiś spiąć z GL w taki bardziej produkcyjny sposób. Z tą mechanizm notyfikacji może sobie tam mailu rzeczy wysyłać, jakby to jest ok. Tak. Więc no, widać, że kluczową rzeczą to jest to, że to dzieje się serwer aplikacyjny na jeszcze. Ok, to w takim razie będziemy zaraz przechodzić przez narzędzia tego MDS-a. Część narzędzi są bardzo znane, bo to jest przedmiot tego produktu. Tak? Czyli mamy configuration managera, którego używamy, żeby po instalacji skonfigurować to wszystko, tą samą strukturę. Mamy data managera, czyli też tą naszą stronę nową, która już została gotowa i przeprzygotowana, to jest sama strona. Mamy nowe narzędzie do implementu modeli, czyli bytów, którymi zarządzamy. Odcelius był już raz poprzedni, jakby nie będę do niego wchodził, który to właśnie jest ten plugin dla Excela, który dla mnie jest jakby kluczowym tym korem, czyli tym swojącym kodów takim.
mówiący, że można go możliwie dać użytkownikom biznesowym. OK. Configuration Manager, tak, w zasadzie tylko przedek, po prostu mówię, jakieś tam opcje można ustawić. To jest coś bardzo podobnego, co mieliśmy w wersji poprzedniej. Tak, w wersji poprzedniej, jeszcze 182 instalator, to jest pamiętam, tego MDS-a, było osobne, czyli nic nie był zbudowany z instalatorem SQL-a. Tutaj normalnie to się sprawia, jak każdy proponent, jak wygrasz serwis, jak i kompletny serwis. OK. Jak powiedziałem, w zasadzie to rzeczy warto dwie rzeczy, prawda? O AES-a i mające swoją bazę danych. Więc no, stąd to mam wiedzę bardzo konfiguracyjne. Jeżeli chodzi o konfigurację bazy danych, to ja oczywiście nie będę wdrożył, jako że mam swoją, to swoją sobie będzie istniejącą, z serwerem lokalnym, na którym jestem. Jest to baza MDSDB. Tutaj mogę sobie wstawić jakieś pewne opcje. Gdyby to była baza produkcyjna, to nie chciałbym otworzyć tutaj Gitty Base Mail account, tak żeby móc usyłać maile do mojego użytkowniku, Git Profile, tak, tylko czymś nie będę. To są bardzo techniczne, czyli jakieś tam tematy, tego typu rzeczy. Jest jedna fajna opcja, która w wersji przeniósł chyba bodajże, to jest tam default włączona. To jest taka opcja, żeby zawsze pokazywać w hierarchii nie tylko kod, to co ludzie mówią, że ma uczczenie na wyśniadek. Ale tutaj jest to taką niezmienioną, bo on była w myśli. Tak, czyli tutaj w zasadzie tworzymy bazę, tutaj stosują bazę, te bardzo rzadko ludzi mieli potrzebę to tylko zmieniać. Jeżeli chodzi o aplikację ogólną, no to należy ją tworzyć. Ja już też mam tworzoną, tak, MDS, więc też nie będę jej tworzył. Więc to jest bardzo ważne, no trzeba te rzeczy ze sobą spiąć, żeby zintegrować, więc tutaj mam wszystkim pozwolę to zrobić. Ponieważ też mam też święty, jeżeli będę sobie to środowisko, to jest pokazać. Teraz to jest bardzo ważne, dedicated services, które są nowości publicznej wersji, trzeba się z nimi zintegrować, tak, z tym wszystkim integration, które na pewno można te rzeczy robić, żeby później w Excelu byśmy mieli dostęp do jego logiki, takiej funkcjonalności. OK, to był configuration manager. Master state manager, to będzie więcej coś później. Będziemy przy przykładach. No to jest taka sama stronka. Bardzo podobna jak to wcześniej. To są tylko wysiele. Właśnie ich otwierasz, żeby dać czasu przejść coś, czy mam ciekawego. Aha, właśnie. Jak twarze porządne rzeczy, musisz jakiś command line, tutaj jakby jedno rządko, może chcę pokazać to rządko, którego używamy do wdrażania modeli. Czyli to nasze encje, które sobie wytworzymy w MDS-ie, możemy je wrzucić do pliku, który jest notowany jakimś XML-em, możemy dać komuś innemu. Tak? Założenie to było takie, że w jakimś czasie korzystanie z tego, pewnie być może powstaną jakieś takie pseudostandardy przemysłowe. Tak, czyli standardowy sposób opisu klientów jakiejś branży, produktów i tak dalej. I wówczas może by było takie opisy, że coś do XML po prostu wysyłać między sobą. Tak? Na przykład, że mamy jakieś filmy, które są z tym się komunikować. Więc mam takie narządy do implementu tych modeli. Wnosi gdzieś tam program Files, Microsoft Server. Pokażę, czy nie możemy go stosować. Wracając do tej prezentacji. Czyli powiedzieliśmy sobie o configuration manager, czyli czymś, gdzie robimy czy nasze pole instalacyjne, konfiguracyjne. Data manager, czyli ta sposób, gdzie zarządzamy miejscami, tymi hierarchiami i tak dalej. Właśnie w tej chwili zbieramy się pokazywanie naszego rządu implementu, aż właśnie ten wątek. O, czy to się pojawiło? Dobra, więc to muszę sobie przedać. Dobra. RDS, model deployed, to się nazywało. Narządko. OK, i w dużym skrócie bierzemy się tutaj jako parametr wywołania pakiet, czyli właśnie z zbiórki podejrzeń, które chcemy wrzucić do naszych serwerów MDS-owych. Jak tu sobie pozwolę przykleić, czy będziemy pisać dziwne rzeczy? Przykleję sobie tutaj polecone, którym zrobili pomysł tych pakietów, które są w środku. Znaczy, to jest pakiet przykładowy do softu, który gdzieś tam siedzi, czeka na swoje wdrożenie. Dobra. Czy mam to narządkę, jest model deploy, tak, idą polecenie deploy, już nie rzuć nowy, pakiet, ścieżka do pakietu, pakiet jest wytłumaczeniem PGG, natomiast jak zmienić się do XML, to się po prostu zwykły XML, który jest tam samolot. Jeden podaję mu serwer, tu byśmy odnaleźć MDS1, tak się nazywa serwer, i nazwę modelu, z jakim to ma wejść do systemu.
nic nie zmienia. I to sobie będzie szło, to troszkę czasu się tam mieli XML-em, rzuconej bazy itd. I co na to mamy jeszcze? A jeszcze mamy log sens, który pokażę. I mamy jeszcze daty pikselowe, które oczywiście będziemy sobie zbudowali. Tak, jeszcze mam sobie dwa pivota, które tam też zrobiłem. I mamy całą nową, fajną zakładkę, którą nie było w poprzedniej wersji. No, mam tutaj. Ja sobie od razu tutaj na zapas tutaj połączenie serwera. Tutaj wrócenie Connect, Connect Connections łączy się z tym lokalnym serwerem. Postęp DS. On żyje na odpłatności. Na się. No taki coś. Czyli sprawdzę. Spróbuję się podłączyć, czy wszystko zadziała. No i tutaj będziemy sobie rzecz później wprowadzać. W międzyczasie podmiotowym się tutaj tak. To jest ten nasz narządek do zarządzania. Czyli mamy tutaj Explorera, czyli coś, co nam na przeglądzie się dodanie, ten będzie się zmieniać. Mamy System Station, czyli miejsce, gdzie zarządzamy, tworzymy, usuwamy, zmieniamy dużo rzeczy, czyli model, encję, hierarchię. Mamy Integration Management, którego dzisiaj żyjemy, żeby zbudować te subscription, czyli żeby dostajesz te dane z MDS-em gdzieś tam na zewnątrz. Mamy narządy z uznaniem wersjami, które dzisiaj pokażę. I mamy jakieś security, tak? Czyli grupy roku, grupy rolnicy itd. Teraz to jest bardzo fajne, jesteśmy w stanie pokroić sobie rolami dosyć mocno przysterować, co dana osoba będzie widziała. Na przykład w taki sposób, że rolnicy ze sobą już mają te dane oglądać, będą widzieli tą część Explorera, a my z tego, że będą widzieli wszystko, a nasi powiedzmy deweloperzy skorowi, czy administratorzy skorowi, którzy muszą się integrować do Explorera z tym, będą mogli tworzyć sobie teraz jest narzędzie, natomiast to narzędzie mam pokryte jakimiś pojęciami. Tak? Tutaj pozwolę szybko opisać. Na najwyższym poziomie zbiór obiektów, zbiór encji. Encja to jest właśnie to z naszym oddaną, czyli produkt, klient i tak dalej. Esencja. Mamy model, czyli model jest zbiorem tych encji. W ramach tego modelu tej encji mogą chodzić o jakieś interakcje. Czyli na przykład w danej encji jakiś aktywów może być powiązany do tej innej encji i tak dalej. Te modele podlegają wersjonowaniu. Natomiast same encje to coś są tabele. Możemy się tutaj jako tabela, tabela ma jakieś atrybuty, te atrybuty mogą być jako z free form, czy jakiś zwykły tak, z atrybutem i tak dalej. Mogą być wiązane do, znaczy mogą przyjmować też pewne listy, pewne list, mogą być z kliku i tak dalej. Mamy hierarchię. Tak, jak wcześniej mówiłem, że system RPS-ów radzą sobie z hierarchiami. Właśnie tutaj sobie też fajnie, żeby tymi hierarchiami zarządzać się różnym sposobem. Mamy kolejce jeszcze takie, jakby wydaje to byśmy nazwali wydajnej cele, czyli zbiory itemów, które dla nas są ważne. Na przykład, jeżeli mamy 10 produktów, a jakieś 15 produktów są dla nas szkoły ważne, w jakiś sposób, że to 15 to możemy jeszcze tylko kolekcję rzucić i stwierdzając, co jest nasze narzędzie gdzieś tam w naszym systemie. Dobra. Pokrótce, cały model, jak wygląda, cały model IDM-a. Chcemy zbudować, wydaje się, model, czy założyć, czy z nimi relacje. Nakarmić się do nimi, czy to wstrzędzi. Zbudować sposób wypychania tych danych na zewnątrz, czy wstrzędzi wszystko. No i zatem jest też jakiś proces, tak? Czy muszą stać ludzie, uprawnienia, przepływy, zatwierdzanie itd. To jest coś, gdzie bardziej będzie poziom biznesu. To maksymalnie później, jeżeli będzie tak trzeba. Dobra, no przy pewnym będziemy jeszcze zrobić to przy zarządzaniu wymiarami, to tak, rola wymiarów wie, tak? Bo w kostach mamy w miarę mamy fakty, tak? Fakty są dane transakcyjne, co są poza dzisiejszą dyskusją. My mamy w miarę, tak? No i wymiary są tutaj kluczowe, bo dane transakcyjne są relatywnie proste, tylko jeden wymiar trafi mieć 15-50 produktów. Wymiary są też dane główne i no, pracując z RAP-em, mamy, jeżeli są znane tymi kostkami, to mamy wszyscy tam jest same problemy. Tak, czyli użytkownicy bardzo często chcą wersjonować te wymiary, powiedzmy slow change dimensions, chcą mieć możliwość wprowadzania zmian na próbę, czyli wersjonowania tego. Są, jeśli chodzi o adoptowanie tej zmiany, żeby zmiana była niefajna, była niezuprawna. Są, jeśli chodzi o zmianę tej zmiany.
I w tej chwili niestety to wszystko ze mną robi IT, tak? Czyli że ja zarządzam tym, jak się oglądam, ja tym muszę zarządzać. I to jest bardzo mi fajne, bo ja nie mam takich wiedzy o biznesie, o tych atrybutach, zlecenia z tymi produktami, jak mają rzeczywiście biznesowi. Tutaj jest taka, że dążymy do tego, żeby to biznes, osoby pracujące z danymi licencjami, osoby sprzedaży, osoby z marketingu, żeby one miały możliwość te dane obsługiwać, tak? Prawie wydawać. Dlatego możemy, żeby nie IT, tylko żeby osoby z biznesu. Króciutki przykład, mam tutaj jakąś prostokrotkę, którą wziąłem z dotyczyło z gościem. Mam tutaj jakieś miary, tak? Geografia, customer, data, promocja, produkt. Najpierw się zidentyfikować nasze dane główne. Zobaczymy sobie pointera. To na przykład geografia na pewno to wszystko z danymi głównymi. Tak, czyli różnego rodzaju nazwy, kody, kod pocztowy, rzeczy, które są pisowe. Klucze jest koniecznie. Klucze relacji do tego koniecznie. Jeżeli chodzi o customera, to pewnie to. Czyli takie same atrybuty, że były biznesowe. Jak się nazywamy, kiedy się rodziliśmy, jaki mamy stan cywilny. Już widzimy, że stan cywilny jest zmienny. Stan cywilny się musi zmieniać. System musi wiedzieć, kiedy się to zmieniło. Tak? Czyli do którego momentu w transakcjach ta osoba była niezależna, czy żona ta, kiedyś tak. No i tak reszta jest podbawowa, ale to nie zmienia. Produkt to pewnie te atrybuty tekstowe są tymi głównymi, bo na przykład koszt nabory są po prostu niekoniecznie, bo trzeba się rozumieć, żeby zmienić, jakby nie będzie trzeba utrzymać system master management. Promocja? Pewnie tak, czy te wszystkie tego jak się nazywają różnych języków, tak, rzeczy tekstowe. Czy czas? No wydaje się, że koniecznie, ponieważ no tutaj jakby liczby. Jeżeli jestem tutaj, jest trochę czasu, żebym złapał w poczek. Nie wiem, jakiejś wiedzy biznesowej, która jest moim finansowym. Czyli czas to na przykład masterdyki, które są, ale które niekoniecznie muszą wprowadzić po prostu system zarządzania tym wszystkim. Tak? Po prostu one sobie są, być może nie muszę nim zarządzać. No i rzecz, które chcę pisać, co robić, tak, to jest właśnie walidacja zmian, wprowadzanie zmian audytu, funkcjonowanie, przynajmniej z tego grupy szkolników. No i właśnie takie sobie zamierz z IT, tak, że ja to muszę robić, zmienić jakieś tam dane. To jest bardzo myślę ciebie, żeby to robił biznes i żeby właśnie zamiast tego smutnego, to fajnie, zamiast tej smutnej pani się teraz proponujące jakieś tam kody spoilowe, które dopiero później uwarunkuje, że coś się zmieni w relacji, coś się zmieni w naszych raportach. Czyli byśmy, żeby to szczęśliwy już powiem biznesowy, mógł sobie wejść do jakiegoś swojego takiego półświatka, gdzie ma swoje obiekty, coś tam zmienić, nazwę produktu, przeprowadzić do produktu, żeby to płynnie się przeszło przez raport CTO, żeby to sobie zaczął gdzieś tam. Mam tu pewną bardzo prostą kosteczkę, żeby ktoś się pojawił w celach. Ja dostarczę mam pewne problemy, problemy są na żółty, problemy są następujące. Część produktów nie ma prawie przypisanej tą kategorię. Siedzą w takiej wejrze świeciowym, tak? A non product. Część produktów bardzo ważnych, bo to są jakieś coin bytes, siedzą w ogóle do ubrania, tak? Czyli jest jakiś, bardzo często są przypisane. Trzeba poprawić miejsce, to są takie razy. Tutaj non bytes, nasz biznes chce, żebyśmy się skupili przez ten czas, żebyśmy zmienili nazwę. Tak? Żeby zamiast non bytes było urban bytes, to jest bardziej rozsławne. Więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. I teraz, żeby sobie z nimi poradzić, musimy się przyzwyczaić do NDMA. Co mamy robić? Czyli najpierw musimy sobie położyć osobny model, który będzie już te rzeczy, którym będzie chciał urządzać. A w moim przypadku to będzie, jak się domyślamy, produkt, kategoria po kategoria, bo z tym mam takie problemy. Dobra, to spróbujmy w takim razie założyć sobie nowy model. Mamy jakieś istniejące modele, to są jakieś przykłady inwestycyjne, software. Dobra, test model. Tego wszystkiego nie chcę po prostu mieć pusty model. Ja to sobie zakładam. I teraz co? Teraz jest może kilku biznesowych, pracuję bardzo z Excelem, z
producera, więc nie jest taki myk, że tworzę sobie nowy klip, wepnę się do NDS-a, gdzie już poprzednio służyłem to połączenie, wezmę sobie nasz model pusty i teraz zrobię sobie tak, zamiast taki myk, że zanim pójdę do NDS-a, pójdę sobie do SQL-a i sobie zasądam. Po prostu wezmę sobie tabelkę po kategorii, która siedzi sobie tutaj i kategorii produkt w kategorii 7. Wrzucę na mańsku z kategorii Excela. Okay. Dobra, i teraz spróbuję sobie to już, znaczy to są w miarę często dane, wychodzą z kotowni, tak. Potrzebne klucze i atrybuty i spróbuję sobie zaraz już to DNS. Gdzieś tu było coś, co się nazywało, może tak, już schowało to mniej niż już. Dobra, to jeszcze raz zaznaczę wszystkie pola. Ok. Czyli teraz po prostu płas i dalej sporo sobie nasz encję, nazwę sobie Soka Biory. No, fajnie było, że podał, jeśli wyklucze, że jakiś jest to proszę, w sposób to. Podaję kiedy już nazwę produktu, to już poszłam język angielski, więc mam sobie angielską kategorię. I coś tam na serio się tworzy. Dobra, i w tym momencie te moje dane, zobaczymy, są dane, które tutaj stworzono z podeczka z MDS-em. W chwili te moje dane zostały oddane na serwer i zwrócone już jako dane zarządzane. Ok. I teraz, co też możemy to zrobić? Mam tu taką formę do kategorii, która jest numeryczna. Dobra, sorry, jeszcze muszę jeszcze jedną rzecz. Jeszcze sobie doładuję do tego w sam sposób. Doładuję sobie. Ładuję sobie pasowniki jeszcze. Ładuję sobie w sumie kategorii z obu produktów. Czyli info do kategorii. Ok. I zespoła. Chcę opakować to dane zupełnie w NDS-a, żeby było zrozumiane na NDS-ie. Zrobić pewne zmiany, z jednym wypchnąć później do domu zdrowotnym. To się podziała. Dobra. Teraz w ten sposób muszę zrobić, to jest to kategoria. Mam cztery szukły produktowe. Mam tutaj ten model, tej identity. Do tego muszę zmienić swojego modelu, to rzucę nazwą po prostu kategorię. Tutaj też są wprowadzam klucze. Są wprowadzam klucze pod kategorii, kiedy jest ładna nazwa angielska i nie jest kategorii. I to się rzuca w tym miejscu. Za chwilę też się zwrócił, jak jakie podane zarządzamy. Prawda? Tak, i to są rzeczy, są produkty. Produkty tutaj już w ten sposób. A produkty są bardziej zbudowane. Jest atrybutów. Nasz model, test model. Czy on mógł wziąć jakiś już wychodzić w tym systemu, czy... To pan będzie kilka to ma dużo, jakaś produkty znacznie więcej niż kategorii w kategorii. Sobie pobiera, rzuca, publikuje, wraca, wraca. Teraz generalnie mieliśmy problem z kategoriami. Teraz co tu też musimy zrobić? Mam sobie taką kolumnę, która jest de facto kluczem obcym do kategorii. Tak? To są klucze numeryczne, więc wiemy, że te klucze de facto mają powodować to, że to jest w prezentacji.
i spróbuję sobie zrobić tam, żeby... Spróbuję to związać. Dokument case i mówię, żeby wziął... Jak widzisz, on teraz to związał z Innovencją, tak? Z drzwiami. To jest od naszego problemu. Nasz problem był taki, że mieliśmy źle przypisane row bytes. Sorry, mieliśmy źle przypisane column bytes. Okej? Wchodzimy do tego Excela kondensowego. Column bytes. No, widzimy, że jest przypisany profil, bo rzeczywiście jest na pewno źle. Tak? Więc w interfejsie Excelowym normalnie zmieniamy sobie na bytes z powrotem. Widać, że jest zmiana, tak z tego, że zobaczcie, się zmieniła. Spróbuję publikować na serwerze. Tutaj mógłbym w tej chwili jakoś zrobić adnotację, czy to zmieniłem. Teraz sobie przyszedł też fix, tak, żeby to się ukrało, to jest to samo. I się zmieniło, tak? Czyli w takim razie MDS jest ta poprawiona wersja. Jak mam jeszcze problemy? Nazwę chcemy zmienić, ok. Zmienimy szybko. Czy w tej chwili ja pracuję, znaczy w tej chwili nim zarządzam, zarządzam z Excela, czyli to nami środowiska naszych użytkowników kochanych. I chcieliśmy co zrobić, zmienić nazwę kategorii. Albo zmienimy nazwę kategorii, może będzie prościej, szybciej. Powiedzmy, że zamiast bytes będziemy chcieli address bytes. Tak? Zmieniłem sobie nazwę, to trzeba mieć zarządu, tak, żeby zmienić na tamtym nazwie rzecz tutaj, w wymiarze. Tak samo to publikuję. To się trochę to mi się zmieniło. Dobra. Teraz tak, teraz chciałbym teraz móc jakoś te zmiany oprogramować i przyjąć postać. Wchodzę w urzędzie bardzo Business Central Polskiego do Division Management i będę chciał złożyć te widoki subskrypcyjne, żeby mógł dane przez swój element robić. Dobra. Docenię opcję tych views, a pierwsze to jest bardziej źródło, co jest źródło. Nowy widok. Czy podaję nazwę modelu, który mnie interesuje, który będę chciał wystawić. I w ramach wersji może być kilka, mam jedną. Ency, którą chciał wystawić, chcę chciał wystawić powiedzmy dwie. Formą taką, jakbym nie wspomniał, nie było taki. Ok, zapiszę. Proszę tak. Drugi to będzie tego samego modelu, czy naszego domowego, który pracujemy. Z tej samej wersji mamy jedną. Z czego chciałem pisać? Okay. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Idę sobie na skórę. Na skwelu jest już baza MDS-a. Ona ma jakieś tam wnętrzne bety, które nie bardzo są dostępne, więc chcę mi się żebrać. Tu dwa roboty do kategorii wysokiej. Jak zobaczymy te bety, to są korzystając z naszych tabelek. Tak sobie zbiera jakieś tam dane użyte tabelek, jakby to mnie interesuje. Więc faktem jest, że jak jest jakieś otworze, to widzę, że jest zmienione dane. Tak, widzimy our best bytes. Zmieniliśmy, okazało się, teraz mogę sobie to zbudować. Tylko jestem spróbuję zaraz to zrobić, tak, czyli po prostu zrobimy tak. Kilka kategorii, już jest w hurtowni. Serwis kategorii. Czyli edytuję sobie inny szkolny kategorii na imię. Również coś tam. From, tylko sobie do baski MDSBV.
względem ustawione, kategorie win, V. A V to mam kolumnę konceptowania. To przełączyłem na paski. To teraz napiszę po prostu godzenstwo, co jest to, co zaczynasz od razu Szkotowski. I pole produktu to jest postunek. Tak, czyli to English pod kategorynenia sobie dedykuję name'a z tego naszego widoku i pod jego warunku kluczu, where, win, product, kategorii. Klucz. Już mam otwory kategorii key. Jest trudny w decyzji wzroku. Ja pod koło. Dobra, to spróbuję taki kodzic wypuścić. I to nasza zmiana zresztą właśnie właśnie dokumentami. Teraz kwestia z tym samym konsultacją. Więc na razie pokazać na tej pustynie pustego update'a, który wziął sobie z NDC jakieś dane przyszłotowe, natomiast docelowo to pewnie jakiś pierem trzeba by to bardziej systemowo poprawić. Jak kostka syntezu, która już się otworzyła i się stosowała, jak sobie wrócimy do niej, no to zobaczymy, bo to będzie większa. To nazwa się zmieniła. No, czyli tak jak jest taki prosty, po prostu ten zrobiliśmy przekładanych efektów, żeby skończyć pomiędzy systemami. Tak, czyli taki ostatni zarzut, podsumowujący slajd, jak możemy tym zdaniem się zarządzać. A załadujemy dane do Excela, stworzymy interfejsem, wykorzystałem chęci w NDS-ie. Ewentualnie, jeżeli chęci jest więcej, to wypowiemy jakieś relacje, czy hierarchia, które nie odmieniłem. Czyli zmienimy to dane w sposób docelowy, jak chcemy. Stworzymy subscription view, czyli wystawimy jakieś te widoki dostępne. Jak następny znak nasza poprawność, nasz podsyk, jak będzie zwany, to po prostu, żeby to dane zadyknąć. Tak? No i później jest dobry, gdzie docelowanie prosta jak podróż. Tak? Czyli to, co jest ważne, są te rzeczy, które musimy zrobić w stosunku do NDS-ie. W naszym modelu, gdzie podpiliśmy fakty, bo to po prostu, które wypowiadają, zrobiliśmy odpowiadającej 3 ency na adresie. Zrobiliśmy widoki, tak, które stosowaliśmy na zewnątrz. No i ten kierunek, który jest na tym zasnowany, po prostu ten poszedł, zmienił. Oczywiście w produkcji to nie będzie bardziej skizowany. Jeżeli chodzi o materiały, to oczywiście jeden temat, to proszę sami podważyć dalej, to nie ma w tej chwili żadnej książki do NDS-a 2012. To jest za pierwszy powód. Natomiast są dwie bardzo fajne książki do NDS-a 2082. Obydwu całym przez gości, którzy pracowali wcześniej w Strategicie, czyli w tym oryginalnym licencie, że powiem, to jest wielu softu. Książka Tera Gahama, książka Jeremy Kaszera, to są bardzo fajne, są na Amazonie, są możecie sobie zakupić. Jest na Microsoftie, jest taki mini portal na MSDN, gdzie macie zebrane bardzo fajne dema, jakieś artykuły, artykuły o tym nowym właśnie na MSDN-ie. Ten trzeci link. To są fajne filmy też do na MSD, na twarzy MSD, do pokonania swoich kursów. Z mojej strony to tyle. Tak chciałem proszę pokazać to też biznesowi, jako po co on jest, tak niż się jak zrobimy. No to nie ma dzisiaj filozofii, bo skala różnych biznesu, mogę zainteresować to, że.